Witam Państwa w Opis TV, a dziś moimi Państwa gościem jest Michał Tosz, reżyser filmu Stanisław Helski. Dlatego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Cześć. Cześć Michale. Stanisław Helski, bardzo złożona postać, bardzo ciekawa postać. Jakie wydarzenia z życia tego opozycjonisty z czasów PRL przekonały Cię do tego, że to jest postać idealna na zrobienie filmu? Idealna, ale też trudna, bo pierwsze wydarzenie, które się nasuwa na myśl, jak się myśli o Stanisławie Helskim, to wydarzenie z 11 października 1994 roku, czyli incydent, w trakcie którego Stanisław Helski uderzył kamieniem w głowę Wojciecha Juryselskiego. I, I z tego wiele osób go zapamiętało. Jeśli nawet nie zapamiętało Stanisława Helskiego, to w, jak się naprowadzi. Że człowiek, który stał za tym zamachem, no to wtedy ludzie sobie przypominają, na przykład, że była, było takie zdarzenie. No ale no właśnie, jak zacząłem doszukiwać się większej liczby faktów związanych z tą postacią, okazało się, że jest bardzo, bardzo ciekawa. Człowiek, który był świetnym gospodarzem, który był aktywnym opozycjonistą, przewodził głodówce protestacyjnej chłopów w 1981 roku, na przykład. No człowiek, który był. Był bezkompromisowy, jeśli chodzi o walkę z władzą komunistyczną i zapłacił za to wysoką cenę. Mhm. Wspominasz właśnie o tym zamachu. Ten zamach został dokonany w latach 90., czyli już tak naprawdę w wolnej Polsce i budził pewne kontrowersje już w tamtych czasach, bo niektóre gazety nazywały Stanisława Chelskiego wręcz terrorystą. Nie miałeś problemu, żeby, żeby opowiedzieć o tej historii, bo, bo pewnie w dzisiejszych czasach, gdyby do takiego. Czy do no, takiej sytuacji doszło, to budziłoby jeszcze większe kontrowersje. Nie, nie obawiałeś się o to, właśnie o tym, że, że dzisiaj ten czyn może być niezrozumiały dla, dla odbiorców? Obawy były faktycznie. E, no bo co by, jak, jakkolwiek by nie oceniać Wojciecha Jaruzelskiego, to uderzenie kogoś kamieniem w miejscu publicznym, w ogóle uderzenie kogoś, akt agresji, no to jest rzecz, z którą nie można się zgodzić. Nie można tego. Wychwalać, ale no, właśnie. No stwierdziłem, że, że jest to postać na tyle ciekawa, że warto ją pokazać mimo, mimo tego zdarzenia i pokazać całe tło. Pokazać, co doprowadziło go do tego, że poszedł na Plac Legionów na spotkanie autorskie i, i zrobił to, co zrobił. Mhm. Tu możemy opowiedzieć też o Stanisławie Helskim, że to jest postać, która na początku była uwięziona w obozie niemieckim, później była szykanowana przez władze no, PRL-u. Tak? Nie chcę tutaj powiedzieć Polski, Polski Ludowej. Postać, która naprawdę miała, mia, mia, mogła mieć żal tak? do, 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 do generała Jaruzelskiego. No, do generała, jako chyba symbolicznie trochę do generała jako przedstawiciela tamtej władzy e, komunistycznej, e, osoby, która wprowadziła stan wojenny, który podczas stanu wojennego doprowadzono do ruiny gospodarstwa helskiego, co, co sprawiło, że on później nie mógł poprzez różne zawiłe sprawy administracyjne, które w filmie są szczegółowo opisane, nie mógł dojść do tej sprawiedliwości, nie mógł odzyskać straconego majątku. No i to rodziło w nim coraz większą frustrację, czasy się zmieniły, komuna opadła, Jaruzelski podpisywał książkę w księgarni, a Helski żył w nędzy, więc, więc jego los się potoczył bardzo, bardzo źle. Ja oczywiście Helskiego nie miałem okazji poznać, on zmarł 20 lat temu prawie. Natomiast, natomiast co, co było ważne przy podejmowaniu tego tematu, to jest to, że nadal żyje rodzina Helskiego. Stanisława Chelskiego i ta rodzina nadal odczuwa skutki decyzji administracyjnych, szykan władz z lat 80. Więc to było, to było takie, um, to był taki bodziec, który sprawił, że, że chciałem się podjąć tego tematu, bo widziałem, że ta sprawa cały czas się ciągnie, że ona nie ma, y, nie ma żadnego finału, nawet teraz, po 30 latach od zdarzenia. Mm. Dotarłeś do, do rodziny, do, do bliskich, do współpracowników Stanisława Herzkiego. Jak oni wspominali tą postać? E, no. Nie chcę zdradzać za wiele, tak żeby, żeby widzowie chcieli obejrzeć jeszcze film, ale no, oczywiście współpracownicy, bliscy Herzkiego, którzy poszli z nim na głodówkę protestacyjną na przykład i głodowali, żeby wymusić na władzy legalizację związków zawodowych. No to. Są, byli, byli i są, można powiedzieć, zapatrzeni w niego. Był ich liderem, człowiekiem, który ich zebrał i, i, i pokazał im po prostu, w które, jaką drogą powinni iść. E, mówili, mówią do tej pory z nim, można powiedzieć, z uwielbieniem. No ale no to jest postać bardzo złożona i, i tutaj bardzo ważne, bardzo ważne są relacje rodziny syn Stanisława Robert również był w ojca zapatrzony no ale już na przykład jego córki wnuczki Stanisława wspominają go trochę inaczej prawda jako osobę która zajmowała się polityką walką a ta rodzina schodziła na drugi plan więc więc także tutaj udało się także tutaj udało się pokazać go z różnych stron no i do tego jeszcze Ciekawy grono komentatorów, którzy, którzy pochylili się na sprawę Helskiego już po incydencie z Jaruzelskim. Um, obecna um, wójt um, gminy Wińsko, pani Jelanta Krysowata, wtedy dziennikarka Polskiego Radia, która jako pierwsza przeprowadziła wywiad z Helskim, Jacek Kurski, który zaprosił go do programu telewizyjnego, Jerzy Urban, który w tym programie występował. No, bardzo ciekawe postaci się pojawiały w filmie. No i pokazały ją też jako barwną postacią, Buchalski. Mhm. Powiedz, te osoby, z którymi rozmawiałeś, wierzą w to, bo jesteśmy już 34 lata, tak naprawdę, po upadku komuny, wierzą w to, że stan wojenny jeszcze zostanie rozliczony, tak jak, tak jak chciał bohater Twojego filmu. Czy rozliczony? Ciężko powiedzieć. No, rozliczony teoretycznie został i przez historyków, i w jakimś sensie też chyba przez sądy. No problem. Problem polegał na tym, że, że Helski, będąc ofiarą tego stanu wojennego, nie, nie doczekał się sprawiedliwości. Eee, czy teraz można jeszcze sprawę jakoś odkręcić? No. Pytanie może pozostaje otwarte. Będzie, tak. Bardziej symbolicznie, ewentualnie, może coś pewnie. No, symbolicznie, no, już w trakcie, w trakcie, jak już byliśmy po zdjęciach, okazało się, że Helski został oznaczony nagle Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, więc. Sprawa i gdzieś tam, myślę, trafiła do, do, do różnych ludzi, którzy zauważyli, że, że taka postać istniała. No myślę, że mam nadzieję, że, że ten film ruszy trochę sumienia, pokaże ciężką sytuację współczesną rodziny Helskich i tego, jak ta historia wyglądała, że różni ludzie spojrzą na niego nie jako szaleńca, który bije starszego człowieka w środku miasta, a, a na, spojrzą na niego jako na... No barwną postać, ale też niesamowicie skrzywdzoną, która nie doczekała sprawiedliwości, więc jeśli nie on, no to może chociaż jego wnuki. Jesteśmy już po parapremierze filmu. Jaki był odbiór widzów? No odbiór jest, odbiór jest ciekawy. Przetestowałem ten film na, na gronie znajomych i tych bardziej o prawicowych poglądach i lewicowych poglądach, co mnie bardzo cieszy, film podobał się wszystkim. Aczkolwiek każdy, każdy trochę inaczej też na niego patrzy. Zauważyłem, że są oczywiście osoby starszej daty, osoby, które kiedyś związane były z opozycją antykomunistyczną, które niektórzy wręcz z satysfakcją odbierają informację, że o to jest film o facecie, który walnął Jaruzelskiego. Z kolei mi się wydaje, że to jest jednak postać bardziej uniwersalna, że to jest postać, która po prostu walczy z wadzą, która jest niepokorna, niezłomna która dąży do swoich ideałów, jest bezkompromisowa. No więc no więc więc też takie wartości są w tym zawarte i to chyba każdy każdy może się z tym zgodzić. Nie musi być to osoba, która się koniecznie zgadza z Helskim i z jego poczynaniami. Kiedy widzowie będą mogli i gdzie zobaczyć Twój film? No, uroczysta premiera. Jeśli nic się nie zmieni, mam nadzieję, że nie będzie 31 maja w dolnośląskim centrum filmowym we Wrocławiu. Film na pewno będzie emitowany też na różnego rodzaju festiwalach, a docelowo misja będzie też w telewizji polskiej. No i jak się lasy tego filmu dalej potoczą, zobaczymy. No, producentem jest Instytut Pamięci Narodowej, więc można liczyć na to, że, że będzie on dystrybuowany, więc, yy, więc na pewno każdy chętny będzie prędzej czy później miał okazję go zobaczyć. Stanisław Herski, to nie jest taka osoba z pierwszej linii, powiedzmy, opozycji demokratycznej z, z, z czasu PRL. Czy masz może jakieś kolejne, kolejne takie ciekawe osoby, o których chciałbyś opowiedzieć szerszemu gronu odbiorców? No. W, Pomysłów jest mnóstwo, ale doświadczenie pokazuje, że szukanie producenta do tego filmu trwało półtora roku, więc nie jest to sprint raczej maraton. Helski, no faktycznie, on, on był związany z solidarnością chłopską. To w filmie nie było też czasu, żeby wchodzić w te niuanse, bo solidarność chłopska, wiejska, rolników indywidualnych, on nie był związany z głównym Nurtem, faktycznie. I wydaje mi się, że, że to też takie postacie warto przypominać, bo historię tych ludzi z pierwszej linii, jak powiedziałeś, w zasadzie chyba każdy został gdzieś upamiętniony. Jest jakiś film, książka o tych wszystkich opozycjonistach, a ty okazuje się, że jest człowiek, który umarł w zapomnieniu, w zasadzie. A kryje się z nim ciekawa historia, więc, więc tego typu rzeczy jest więcej, choćby. Inny projekt, który też próbuję gdzieś tam zrealizować, to na przykład historia z też zresztą mieszkał pod Wałbrzychem. W Obrzychu też były bardzo, bardzo ładne historie związane z, z historią Solidarności, strajki w roku 80, strajki i działalność antykomunistyczna po roku 81. Coś związało się, chyba piękna historia, oczywiście, Solidarność, i tak dalej. A później ten dramatyczny upadek całego zagłębia węglowego, gdzie ludzie, którzy walczyli o walkę z, komun walczyli z komunizmem, później w tej nowej Polsce dostali po łapach i zamknięte im wszystkie te kopalnie, zakłady, i wylądowali w zasadzie na bruku. Więc to tak kolejna gorzka historia, jakby. I myślę, że to, to jest też podobna pod tym względem, że właśnie pokazuje. Raczej osobę, która nie mogła czuć. Te osoby nie mogły czuć się wygrane na transformacji. Mhm, niestety tak to, tak to się ułożyły te nasze, nasze losy, naszej historii. Czekamy w takim razie na film Stanisław Helski, dlatego ten film nawiązuje oczywiście swoją nazwą. Tak. Jaruzel, Jaruzelski promował książkę stan, Wojenny. dlaczego. Także czekamy na film. Ja też życzę tobie, żebyś być może zrealizował kolejne produkcje, które nauczą nas czegoś, pozwolą nam usłyszeć o właśnie tych zapomnianych bohaterach naszego kraju i naszej tutaj walki o wolność. Tymczasem dzisiaj Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Moim z Państwa gościem był Michał Tosz. Dziękuję.